O tą inwestycję już w miesiącu lutym 2019 roku zabiegaliśmy i tutaj pragnę zaznaczyć, że w zasadzie w dniu dzisiejszym mija rok i 6 miesięcy od momentu, kiedy Wody Polskie zgłosiły gotowość przejęcia tej inwestycji. O tym należy pamiętać. Mówimy o inwestycji, która uchroni zarówno strefę ekonomiczną, uchroni obszar elektrowni Opole, zabezpieczy zwykłych mieszkańców, którzy znajdują się poniżej tego polderu żelaza, zwiększy się powierzchnia tego polderu niemalże dwukrotnie, długość obwałowa osiągnie około 15 km i szanowni Państwo, zdolności alimentacyjne około 10 milionów metrów sześciennych. I najważniejszą dla nas rzeczą jest wypłata odszkodowań mieszkańcom z tytułu zajętych gruntów. I ta wypłata odszkodowań już się dzieje. Już w chwili obecnej zbliżamy się do kwoty 2 milionów złotych, jeżeli chodzi o te wypłaty. Pozostało do wypłaty około 3 milionów. Te wypłaty łącznie to jest koszt około 5 milionów złotych. Środki niezbędne do wypełnienia wkładu własnego na realizację mniejszej inwestycji polderu żelazna. Ogółem jest to wartość 31 259 088 zł. Ta kwota została rozdzielona w niepewności finansowej na 2 lata, czyli okres 2020 i 2021. Mamy świadomość tego, że rozpoczyna się ta inwestycja. W związku z tym będziemy też śledzić to, w jaki sposób będzie realizowana i jak będzie to czas niezbędny na i przygotowanie realizacji mniejszej inwestycji, dlatego też jest elastycznie co do przestrzeni czasowej realizacji tego zadania. Samorząd Opola dokłada do inwestycji, która będzie realizowana przez Wody Polskie. Dokładamy kwotę 31 milionów złotych. Wcześniej o tym decydowali radni miejscy z naszego budżetu, pokazując, jak bardzo ważne dla nas jest zagospodarowanie, zabezpieczenie przeciwpowodziowe miasta. Cała inwestycja jest mierzona na ponad 100 milionów złotych, bo w tej inwestycji jest 3 partnerów. Myślę, że jest to nieliczna, jedna z mniejszych takich inwestycji, jeżeli chodzi o Polskę, bo Wody Polskie, bo Samorząd Miasta Opola i Samorząd Wojewódzki. Stąd ta kwota 100 milionów złotych, dlatego że jest to jeszcze wkład ze środków europejskich 2 miliony. W momencie, kiedy prace ruszą, a tym bardziej, kiedy zostaną zakończone, mieszkańcy, inwestorzy, szefowie firm będą mieli poczucie, że Opolszczyzna, Opole jest zabezpieczona.